Jak mam w zwyczaju, chciałbym, abyście skłonili głowy. Ja w cichej, krótkiej, osobistej modlitwie polecę się Bogu. Tak, dzisiejszy tytuł kazania, wiecie, to kazanie mam, nie wiem, Bóg mi podaje, żebym mówił akurat wszędzie, dlatego że nieraz było tak, że jeździłem i w każdym zborze inne kazanie, a teraz mi mówi, i ono też jest inne w każdym, właśnie to jest niesamowite, wiecie, tym się różni porządek organiczny od instytucjonalnego, wiecie, jest to bardzo istotna kwestia, że porządek organiczny to wypływa z ducha, to jest tak jak krew. Krew płynie, czy możemy powiedzieć, że płyną czerwone kwinki idealnie, prościutko, idealnie białe, lecą? Nie. One lecą po prostu, wszystkie się mieszają, ale gdzie, która ma dojść, to dojdzie. Gdzie, która akurat jest potrzebna, tam będzie ona. Więc, wiecie, jest to bardzo istotne, podając się Bogu, Bóg wie do kogo, gdzie, jak. Wiecie, trzeba przemówić do serc. Jest czas taki, jakim żyjemy, właśnie żyjemy w bardzo ciekawym czasie, dlatego Jezus, otwórzmy właśnie tą Ewangelię Mateusza, 10 rozdział. I Jezus mówi dziwne słowa, dla wielu, no wiecie, są to słowa jakieś szokujące mogą być. Nie sądźcie, że przyszedłem, 34 werset, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. No, wiecie, te słowa, ktoś by powiedział, nie pasują dla Jezusa. Jezus mówi o, przecież Jezus przyszedł, był łagodny, miłość pokazywał i tak dalej, a on nagle mówi, że przyszedł miecz przynieść. Dlaczego? Dlaczego Jezus mówi dziwne słowa? Musimy to dalej, jakby szerzej przeczytać kontekst, wtedy zrozumiemy. Zrozumiemy, dlaczego i co, dlaczego Jezus to mówi, dlaczego ja to przytaczam. Wiecie, te fragmenty, które, wiele jest fragmentów, będziemy niektóre brać, przeanalizować, będziemy je analizować, słuchajcie, jest na przykład w psalmach. Jest sporo fragmentów o cierpieniu, sporo fragmentów o prześladowaniach, o dziwnych rzeczach. I kiedy ja je czytałem wtedy, wiecie, to tak sobie myślałem, to mnie nie tyczy. To mnie nie tyczy. Ale tak naprawdę tyczyło. Zawsze. Wiecie, zawsze, jeżeli człowiek chce żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, Panu pisał, to nie dlatego, że Bóg jest, wiecie, jakimś, nie wiem, tyranem, który chce tych prześladowań dla człowieka, tylko wie, że żyjemy w świecie, gdzie co się dzieje. Punkt kulminacyjny Armagedonu, prawda? Walki. Duchowej walki między Bogiem a szatanem o serca każdego człowieka. I ten punkt kulminacyjny się zbiega. On jest już coraz bliżej, więc natężenie tej walki jest coraz silniejsze. Dlatego zachowanie ludzkie jest coraz takie, jakie jest. Żyjemy, widzimy. Coraz więcej katastrof, coraz więcej różnych rzeczy się dzieje. Oczywiście każdy powie, że ktoś, kto nie uwierzy, to powie, że zawsze to było. Tak, tylko nigdy w takim natężeniu. I to wszystko zbiega się, te wszystkie znaki, o których Jezus mówił, pokazują, że Pan wraca. I że mamy być gotowi dla Jezusa pójść za Nim, gdziekolwiek nas poprowadzi. Dlatego zobaczcie w tym fragmencie od 16 wersetu, może przeczytajmy, ten 10 właśnie, od 16. Jest to bardzo istotne. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Co Jezus chciał przekazać uczniom? Że jeżeli ktoś się nawraca i to co mówiliśmy, więź składa się z trzech podstawowych elementów. Pierwsze to jest słuchanie, czyli jakby studiowanie Słowa Bożego. Drugie jest mówienie w takim ogólnym zarysie, to jest modlitwa. A trzecie jest współdziałanie z Bogiem, czyli głoszenie. Czyli to, co Bóg chce nam dać serca, żeby iść i powiedzieć prawdę, którą nam dał, żeby ogłosić ludziom, bo ludzie giną. I teraz jest czas już konkretny,
na to, żebyśmy właśnie mogli pójść. Ale zanim pójdziemy, musimy sami pokutować i być bliżej Chrystusa, żeby On mógł nas wykorzystać jako swoje narzędzia. Żebyśmy rzeczywiście poszli i oznajmili to, co nam dał, to, co nam zlecił. Jeżeli tego nie wykonamy, to tak jak, wiecie, są te znaki, o których Wam mówiłem, ale przypomnę jeszcze raz, że muzułmanie, już muzułmanie się nawracają. Muzułmanie, główny trzon muzułman, który jest w Stanach Zjednoczonych, nie na Bliskim Wschodzie, studiują, tak, tą księgę studiują, wyobrażacie to sobie? Tą księgę studiują, ale mało tego, że tą księgę studiują. I jeszcze też studiują odnośnie czasów końca również i autorkę chrześcijańską Ellen White. Muzułmanie. Przywódcy muzułmańscy. Wyobrażacie to sobie? Czy to jest normalna rzecz? No taka matko. No, sobie lubią, to czytają, nie? Czy wyobrażacie to sobie, w jakim my czasie żyjemy? Czy wyobrażacie sobie w takim czasie, że niedługo Luther, już jest przygotowania i pieniądze są na to ułożone, że Luther będzie w tym filmie pokazany jako zbrodniarz wielki? A jak on będzie pokazany jako zbrodniarz, to my też jesteśmy zbrodniarzami. My też jesteśmy zbrodniarzami. A co się robi z zbrodniarzami? Likwiduje się ich, bo są zbrodniarzami. Czyli co? Chcą zrobić coś przeciwko ludzkości, prawda? No zbrodniarz to jest ktoś, kto robi coś przeciwko ludzkości. Zobaczcie, w jakim czasie żyjemy. Jeszcze w takim czasie, jeszcze Wam przeczytam pewien fragment teraz, szokujące słowa, ale wiecie, że ten początek tych słów już był powiedziany, wiecie kiedy? Rok temu. Sam początek tych słów, ale było już to przekazane, teraz jest jakby jeszcze nadal. Papież Franciszek, i to jest udokumentowane, możecie to przeczytać na internecie, nie ma problemu, powiedział do 33 tysięcy katolików w Rzymie, że należy unikać za wszelką cenę osobistych relacji z Jezusem Chrystusem. Nie przesłyszeliście się. Szukanie osobistego związku z Jezusem jest niebezpieczne i bardzo szkodliwe, stwierdził papież Franciszek, mając na myśli kontakty poza Kościołem. Bo nie ma kontaktów poza Kościołem według Franciszka papieża. Katolickim. Są wręcz niebezpieczne, toksyczne i szkodliwe. Absolutnie uciekać od tych kontaktów. Posłuchajcie dalej. Czym jednak wywołał wiele nieprzychylnych komentarzy na temat jego kontrowersyjnej roli w Kościele katolickim. Pojawiły się też głosy, że jest antychrześcijańskim papieżem. To nie pierwsza i zapewne nie ostatnia tak dyskusyjna wypowiedź. Wystarczy wspomnieć stosunek Franciszka do islamu i uchodźców. Z kolei w zeszłym tygodniu papież Franciszek powiedział w włoskiej gazecie La Repubblica, że Stany Zjednoczone mają zniekształconą wizję świata, a Amerykanie muszą jak najszybciej powołać rząd światowy dla własnego dobra. Tydzień wcześniej wezwał także do tworzenia jednego rządu światowego i autorytetu politycznego, twierdząc, że jest to potrzebne w celu zwalczania poważnych problemów takich jak zmiany klimatu. Udzielając z kolei wywiadu gazecie El Universo w Ekwadorze, oświadczył, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie ma już wystarczającej siły i musi zastąpić ją światowy rząd, który dla dobra ludzkości uzyska pełną kontrolę nad światem. Czyżby papież był kluczowym graczem w planie budowy nowego porządku światowego i odgrywał swoją rolę w tym wielkim oszustwie, pytają niektóre zachodnie media. Już media się pytają. Świeckie media widzą pewne rzeczy. Czy my widzimy? W jakim czasie żyjemy? W takim czasie, że jest powiedziane, że nie ma zbawienia poza Kościołem. Czyli Kościół katolicki jest Kościołem zbawczym, jednozbawczym, nie ma zbawienia poza nim. Jeżeli ktoś nie jest w tym Kościele, nie może być nawet. Będzie zmuszony do tego, żeby być w tym Kościele. To nawet nie to, że on ma wolę. Nie ma woli. Jakie działanie wam to przypomina? Boga? Bóg zmusza ludzi? Przeciwnika. Nigdy Bóg nie zmusza ludzi. Bóg daje wolność. My wiemy, że chociaż Bóg nam dał najwięcej prawdy, to mamy świadomość, że inni na zewnątrz też ją posiadają. I mają do tego prawo. W mniejszym, większym stopniu, ale są, bo Bóg jest też z nimi. Natomiast tu jest powiedziane, że nie. Ale dlaczego to wszystko, zobaczcie, zbiega się, żeby co było? Właśnie te prześladowania, o których tu wspomina Pismo Święte. Dlatego Jezus powiedział, że ja przyszedłem nie dać, co? Pokoju, tylko miecz. Bo wojna jest. Jeżeli ty pójdziesz za Jezusem,
to wtedy się sprzeciwisz szatanowi. I wtedy jest akcja. Jeżeli pójdziesz za szatanem, to się sprzeciwisz Bogu. Ale Bóg cię nie będzie atakował i niszczył. Ale konsekwencje będą później sądu wiecznego. Sądu, który dokona. Więc masz wybór. Albo idziesz za Jezusem, a jeżeli idziesz, to masz iść zupełnie. Co to znaczy zupełnie? To jest tak, jak Eliasz na górze Karmel mówił. Kiedy stanął, to powiedział co? Nie możecie kuleć na dwie drogi, na dwie nogi. Albo idziecie za Jezusem, za Bogiem, prawda? To idziecie zupełnie. Ale jeżeli chcecie iść za Balem, też możecie iść. Bóg was nie zmusi do tego, że macie iść za Nim. Nie, jak chcecie iść za Balem, możecie iść za Nim. Nie ma problemu. Tylko, że jak pójdziecie, to musicie mieć świadomość konsekwencji, prawda? Pójście za Balem i pójście za Jezusem. Jakie są konsekwencje? Ale skoro wybieracie mimo świadomości konsekwencji, tak już będzie. Dlatego wielu ludzi nie będzie zbawionych, dlatego że nie pójdzie całkowicie za Jezusem. Nie powie Jezusowi zupełne tak. Będzie się wzbraniać, cierpieć dla Jezusa. Będzie się wzbraniać różnych innych rzeczy, no bo przecież to są niewygodne rzeczy. Boże, no Ty mnie kochasz i chcesz, żebym ja robił coś takiego? No nie, no wybacz, nie przesadzaj. Chcę wam, kochani, przeczytać właśnie pewien fragment. Pewien fragment bardzo ważny. W zborach adwentystycznych będzie miało miejsce cudowne objawienie mocy Bożej, ale nie poruszy ono tych, którzy nie upokorzyli się wcześniej przed Panem i nie otworzyli drzwi serca przez wyznanie grzechów i pokutę. Zobaczcie. Będzie objawienie mocy Bożej, ale ci, którzy nie pokutowali i nie wyznawali grzechów przed Bogiem, nie będą widzieć tego. To jest, wiecie, w Jeremiaszu jest napisany fragment. Pamiętacie o tym, kto polega na człowieku, jest przeklęty, że on nie widzi, kiedy przychodzi dobre. On nie widzi, kiedy przychodzi dobre. On nie ma pojęcia. On na dobre powie, że to jest złe. Bo jego umysł już będzie tak spaczony, że dzieło Boga nazwie dziełem szatana. Pamiętajmy, dzieło szatana to fanatyzm, dzieło Boga to gorliwość. Bardzo są podobne nieraz do siebie, w pewnym momencie, może powierzchniowo, ale kiedy zobaczy się różnicę, że fanatyzm zawsze zniewala ludzi, narzuca swoją wolę, gorliwość nie. Gorliwość tylko jest gorliwy, że chce kogoś, żeby on był zbawiony, ale nie zmusza go, nie zakłada na niego pęta, bo Bóg tak nie działa. I posłuchajcie, w objawieniu mocy, która oświeci ziemię chwałą Bożą, zobaczą jedynie coś, co w swej ślepocie uznają za niebezpieczne. Coś, co wzbudzi ich lęk, więc zdecydowanie tę moc odrzucą. Ponieważ Pan nie działa zgodnie z ich poglądami i oczekiwaniami, sprzeciwią się Jego działaniu. Przecież jakie to bardzo ważne, że jeżeli, wiecie, my mamy swoje poglądy i swoje oczekiwania i teraz Bóg nie zrobi dokładnie tak, jak my chcemy, to idź Boże. Dlaczego, powiedzą, nie mielibyśmy rozpoznać Ducha Bożego, skoro już tak wielu, od wielu lat uczestniczymy w dziele Bożym? Nawet tak powiedzą adwentyści. Nawet tak powiedzą chrześcijanie. W zborach będzie miało miejsce objawienie tej mocy. Ale wtedy wielu powie, to fanatyzm. To fanatyzm. To jest zwiedzenie szatańskie. Tylko, że oni będą zwiedzeni, problem, a nie tu. No, ale tak będzie. I dlatego, że przychodzi noc. Pamiętacie, Jezus powiedział w 9 rozdziale, 4 wersecie Ewangelii Jana, że przychodzi noc i przychodzi czas, kiedy nie będzie już działania. Teraz jest czas działania. Teraz jest czas działania. Teraz Bóg daje znaki, o których wam mówiłem, o których wspominałem. I teraz słuchajcie, wypełnienie słów następne, jakie jest. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielu ludzi na świecie dokładnie obserwuje nasze poczynania? Z najbardziej nieoczekiwanych miejsc podniosą się głosy, które będą przynaglać nas do przekazania światu ostatniego poselstwa łaski. Wiecie, że to się dzieje? Wspominałem, ale jeszcze przypomnę jeszcze raz, bo myślę, że jest bardzo ważne. W jednym ze zborów naszych przyjechała pewna kobieta, która mówi, że od Boga ma właśnie, że miała przyjechać. Ona w Anglii mieszka. Ona jest pastorową,
z kościoła charyzmatycznych, jakichś tam kościołów, przyjechała sama i powiedziała, że tak, od Boga. Mówi, że gorąco się modlili, działali, oni założyli nawet swój kościół i później Bóg ich przekonał, że szabat jest święty. Wiecie, zablokował im to ich dzieło, po prostu zablokował i oni zaczęli, wiecie, zaczęli wołać do Boga, zaczęli się korzyć przed Bogiem i zaczęli wołać, mówić, co się dzieje, Panie. I Bóg im pokazał, że szabat nie niedziela i wiele innych ich spraw pokazał. I ona się rozkochała w przykazaniach. I ona przyjechała i mówi, co wy robicie? Czy wy głosicie Ewangelię? Słuchajcie, osoba spoza. Bóg ją przyprowadził tam i mówi, czy wy głosicie Ewangelię? Czy wy naprawdę mówicie to prawdę na ten czas ludziom? Konkretną, zdecydowaną. Nie jest czas na zabawę w Kościół. To już minął. Wiecie, teraz jest twardy pokarm, twardy czas, bo w twardym czasie żyjemy. Jeżeli tego nie zrozumiemy, polegniemy. To jest twardy czas. Słuchajcie, na wszystko jest czas. Sam odpisał. Jest czas na rozrzucanie kamieni, na zbieranie i tak dalej, i tak dalej. Możecie to przeczytać. I Bóg daje czas nam teraz, konkretny czas, dla nas na przygotowanie na swoje przyjście, a jednocześnie, żeby ogłosić i przygotować świat, czyli tych ludzi, którzy uwierzą temu poselstwu. Wiecie, będą tacy. Nie będzie ich dużo, ale będą. I oni będą gorliwsi od nas, nawet tych, którzy wytrwają przy Bogu. Oni będą gorliwsi. I rzeczywiście, słuchajcie, ta kobieta, ona pała gorliwością. Ona ma kontakt mocny z Bogiem. Pada na kolana, ona rano wstaje. O 3 rano wstaje. Wyobrażacie to sobie? I ma kontakt z Bogiem. 3 godziny się modli do Boga. Ona ma żywą więź. I Bóg ją przeprowadził do tego zboru i przez jej usta przemówił. Czy zbór zobaczył? Czy my zobaczymy te znaki, czy będziemy kochani jak Bileam, który dyskutował z oślicą? A oślica przecież zaczęła mówić ludzkim głosem, ale dla niego on nie zauważył tego, że to oślica mówi ludzkim głosem. Że to zwierzę do niego mówi ludzkim głosem. Wiecie, że on nie zauważył tego? On z nią dyskutował. Nienormalne. No ale niestety tak się dzieje. Jak można dyskutować ze zwierzęciem? Ale można. Bóg daje teraz czas nam i dlatego Jezus powiedział, nie przyszedłem, co? Dać pokój, tylko co? Miecz. Bo żyjemy w czasie miecza. Bóg jest z nami, nas kocha i nas przeprowadzi, bo nam moc da niesamowitą, bo jest Bogiem. Dlatego na początku śpiewaliśmy to pieśń, że On jest mocarzem. Bóg jest mocarzem. Nie ma większego mocarza nad Boga. Bóg przeprowadzi. To musimy mieć świadomość. Ale musimy być mocno ugruntowani na sprawie Bożej. Inaczej polegniemy. Inaczej odejdziemy. Inny fragment, jeszcze jeden. Nawet jeżeli cytowałem, to jeszcze raz go tu zacytuję. Jest to i bardzo istotne. Posłuchajcie, jakie my mamy poselstwo zanieść ludziom. W tym wieku, krótko przed drugim przyjściem Jezusa na obłokach, Bóg wzywa tych, którzy przygotowują się na ostanie się w owym wielkim dniu Pana. Taka praca, jaką wykonał Jan Chrzciciel, ma być wykonana w tych ostatnich dniach. Pan daje poselstwo swemu ludowi przez wybrane przez Niego narzędzia i pragnie, by wszyscy przyjęli napomnienia i ostrzeżenia, jakie On wysyła. Poselstwo poprzedzające publiczną misję Jezusa brzmiało: pokutujcie grzesznicy, pokutujcie faryzeusze i saduceusze, gdyż przybliżyło się Królestwo Niebiańskie. Nasze poselstwo to niepokój i bezpieczeństwo. Jako lud wierzący w rychłe przyjście Chrystusa mamy nieść zdecydowane poselstwo. Przygotujcie się na spotkanie z Bogiem. Czy my rozumiemy słowo, że pokój i bezpieczeństwo kiedy będą wołać? Dzisiaj, prawda? Wołają na świecie. Pokój i bezpieczeństwo. A przyjdzie na nich nagła zagłada. I jeżeli my będziemy wołać też pokój i bezpieczeństwo, to będziemy z nimi. My nie mamy wołać pokój i bezpieczeństwo, bo pokój i bezpieczeństwo to świat woła. Pokutujcie, my mamy wołać, że nie ma pokoju, że Bóg przychodzi w chwale i mamy pokutować, żeby nas po prostu zbawił. Bo On nas kocha, ale jednocześnie wie, że tego jest nam potrzebne. Żeby nasze serca były Mu zupełnie poddane. Przygotujcie się na spotkanie z Bogiem. Jakie jest przygotowanie się na spotkanie z Bogiem? Właśnie relacja silna i poddanie Jemu serca. To jest przygotowanie na spotkanie z Bogiem. Wtedy jesteśmy gotowi na wszystko dla Jezusa i wtedy szatan nie ma nic do nas, tak jak do Jezusa. Pamiętacie? Jezus powiedział, że szatan został rzucony z nieba, ale on ma nic do mnie, nie ma. Dlaczego do Jezusa nie miał nic? Bo nie miał za co haczyka złapać. Jakieś utajone grzechy. Rozumiecie? Bo Jezus
oddawał wszystko, on nie polega. Ale my, jako ludzie grzeszni, którzy upadamy, możemy oddać Bogu też nasze wszystkie grzechy, pokutować, powiedzieć: Boże, zabierz to wszystko. Chcemy być czystymi przed Twoim obliczem, chcemy być takim, jaki Ty chcesz. Nasze poselstwo, dalej cytat, musi być tak bezpośrednie jak poselstwo Jana. On ganił królów za ich nieprawość, nie bacząc na to, że może stracić życie. Nigdy nie dopuścił, by prawda mogła wyjść z jego ust. Naszym zadaniem w tym wieku musi być mówienie wierne, jej wypowiadanie. Teraz, w czasie wielkiego powszechnego wstępstwa, Bóg wzywa swych posłów do głoszenia o jego zakonie, czyli prawie, w duchu i w mocy Eliasza. Tak jak Jan Chrzciciel przygotowywał ludzi na pierwsze przyjście Jezusa, wzywając ich, aby zwracali uwagę na 10 przykazań, tak też my mamy głosić bez wahania poselstwo. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Z żarliwością, jaka cechowała proroka Eliasza i Jana Chrzciciela, musimy dołożyć starań, by przygotować drogę przyjściu Jezusa. To jest niesamowite. My żyjemy w czasie twardym, gdzie nie ma pokoju i bezpieczeństwa. Ale cały świat woła pokój i bezpieczeństwo, żeby ululać nas. Żebyśmy poszli spać, żebyśmy fajnie sobie spali, żeby fajnie nam było. I kiedy się obudzimy, to nagle będzie już za późno. Obudzimy się w czasie prześladowań, w czasie, kiedy przyjdzie wielki ucisk. Wtedy ustawy niedzielne wyjdą, a my się wtedy obudzimy i powiemy: ojej, no faktycznie, ale to już będzie za późno. To już będzie za późno. Teraz jest czas na przygotowanie. Jeżeli, kochani, jest sezon truskawek, to kiedy idziecie zbierać truskawki? W październiku? No w październiku idziecie zbierać truskawki? Jak jest sezon? No normalne, że u nas jest sezon kiedy? No to nie w czerwcu, tylko w październiku pójdziemy. No i co? Teraz oczekiwanie, że te truskawki będą w październiku, czy to nie szaleństwo? No słuchajcie, kiedy ktoś by powiedział: nie, ja sobie pójdę pozbierać truskawki w październiku. A tak? Aha, no proszę bardzo, możesz iść. Możesz iść. Ale pozbierasz te truskawki w październiku? No oczywiście, że nie. No. Ale nie truskawki. Widzicie, i to jest ten czas, konkretny czas. Bóg nam daje konkretny czas i mamy ten czas do przygotowania się. I to jest bardzo istotne, dlatego że cały świat idzie w drugą stronę. Otwórzmy więc od 16. Oto ja wam posyłam, zobaczcie, jeszcze raz wrócimy do tekstu biblijnego. Oto ja was posyłam jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak głębice. Co to znaczy roztropni jak węże i niewinni jak głębice? To znaczy tacy, że Bóg daje mądrość. To Bóg daje mądrość, że my się stajemy roztropnymi jak węże. Mamy wiedzieć, kiedy z kim rozmawiać. Wiecie, różnie mi się ludzie pytają. Nieraz moje dzieci duchowe, że na przykład jak, no co to znaczy właśnie w takich sytuacjach. Ja mówię zawsze, że to Bóg pokaże. Ja w ogólnym zarysie mam to mieć, ale moja więź z Bogiem powoduje, że to Bóg mi wskaże, jak to ma być i przy kim, prawda? Tak samo jak jest: nie rzucaj się pereł między wieprze. Ostatnio mi zadała Ania, moje dziecko duchowe, mi zada pytanie: kto to są ci wieprze? Ja mówię: słuchaj, wieprze to są, wiesz, w ogólnym zarysie można powiedzieć, ale to Bóg wskaże, jeszcze raz mówię, jeżeli mamy z Nim kontakt, że to są ludzie, którzy zdecydowanie odrzucają poselstwo, albo śmieją się, kpią. No to ja takiemu człowiekowi mam mówić Ewangelię? Jak on wyśmieje to, wykpi. No to wiecie, to jest chore. Oczywiście nie w ten sposób, ale Bóg pokaże, kto jest tym wieprzem tak naprawdę i komu ja mam powiedzieć, a komu nie, bo Bóg zna serca, a nie my. My nie możemy ustalić jakichś sztywnych reguł, bo nie znamy serc. Bóg ma to wszystko prowadzić. I teraz zobaczcie, niewinni jak głębice. Czyli mądrość, przebiegłość pewnego rodzaju, żeby taka nieprzebiegłość w złym znaczeniu, żeby co? Ewangelia trafiła do ludzi. Ale nie w złym znaczeniu przebiegłość. Bo przebiegłość nam się kojarzy z reguły negatywnie. Nie, niekoniecznie. Jeżeli to jest przebiegłość w sensie, żeby ogłosić komuś Ewangelię i żeby ten człowiek przyjął, prawda, to ja mogę zrobić coś, żeby on przyjął, bo wiem, że on będzie zbawiony. Ale to nie będzie przeciwko niemu, bo przebiegłość powoduje z reguły co? Coś w negatywnym sensie, że ja chcę na złość komuś zrobić, albo krzywdę. To ja jestem przebiegły wtedy, żeby mu coś wykombinować. Ale tu jest ku dobremu, ku zbawieniu. Więc bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gębice przy tym. Niewinni, nie pełnijcie grzechu. I strzeżcie się ludzi dalej. Będą was bowiem wydawać radą i będą was biczować w swoich synagogach. Ludzie z zewnątrz będą przeciwko nas.
Także przez namiestników i przed królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo przeciwko nim i poganom. Wiecie, Bóg dopuszcza takie doświadczenia wszystkie, żeby nas pławić, ale żeby dać świadectwo ludziom z zewnątrz. Żeby rady, ci prezydenci, inni, zależy, gdzie Bóg nas pośle, żeby dać świadectwo, że tak, istnieje Bóg. I wtedy będę mógł powiedzieć Ewangelię. Co on zrobi, to już jest inna sprawa. Ale ja będę mógł powiedzieć, czy temu, czy tamtemu, każdy z nas, jeżeli tylko będzie przy Bogu. Także przez namiestników, zobaczcie, żeby dać konkretne świadectwo przeciwko nim i poganom. Ale gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić. Będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Czyli wy będziecie wiedzieć od Ducha Świętego, co macie mówić. Z Duchem Świętym jest, jeszcze raz przypomnę, jak z wiatrem. Będziecie wiedzieć, bo Duch Święty wam da wtedy myśli. Jeszcze raz, wrócę do tej myśli bardzo ważnej. Porządek organiczny, nie porządek instytucjonalny. Czym się różni? Porządek organiczny to jest porządek Boży, Kościoła, bo Kościół jest nazywany organizmem, prawda? Do organizmu jest porównany, a nie do instytucji. I czym się różnią? Wieloma rzeczami. W instytucjonalnym porządku przeważnie człowiek sam przygotowuje, sam robi, sam wykonuje. Nie ma momentu na działanie Ducha Świętego. Jest zablokowane, bo człowiek to wszystko robi. A w porządku organicznym to Bóg działa, człowiek przygotowuje ze swej strony to, co ma zrobić, Bóg mu daje, ale to Bóg działa. On go wykorzystuje jako narzędzie. I my mamy być w porządku organicznym, kochani, nie w porządku instytucjonalnym, bo wtedy będziemy polegać na człowieku, na sobie albo na innych i wtedy to będzie przekleństwem. I nie będziemy widzieć, że dobre przychodzi. Wtedy nie będziemy widzieć. I wielu, zobaczcie, adwentystów polegnie, wielu polegnie, dlatego że miało swoją wizję zbawienia. Nie poddało się Bogu. Ale swoja wizja zbawienia nic nie da. Bo nie wy mówicie, ale Duch waszego Ojca mówi w was. Zobaczcie, Duch Święty natchnie. Ja miałem takie doświadczenie, już wiecie, kiedyś, a u mnie w szkole tam, stanąłem na przerwie i zacząłem rozmawiać z taką, nie wiem, z taką osobą tam przyszłą, nie wiem, z taką dziewczyną, skąd ja ją nawet, już teraz nie pamiętam, bo to było dosyć dawno, ale pamiętam tę sytuację, że stałem, słuchajcie, i mówiłem jej Ewangelię. I Bóg mi dawał teksty. Ja nie jestem taki mądry, żebym te teksty tak wiedział. I tekst. Słuchajcie, i tak, mijał przerwa, lekcja. Nie wiem, chyba trzy lekcje minęły razem z przerwami. I ja z nią rozmawiałem, wiecie, i Bóg mi dawał teksty Pisma. Po prostu ja nawet bym tego wszystkiego tutaj tak nie ułożył, nie spamiętał, ale to Duch Święty mi dawał. I ja tej osobie wspominałem. Może sami mieliście takie doświadczenia, że byście sami z siebie nie wiedzieli o tym, a nagle wam przychodziły myśli i mówiliście. Duch Święty będzie działał i wyda na śmierć brat brata, ojciec syna. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i spowodują śmierć. Wiecie, straszne rzeczy, prawda? I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Zobaczcie. Tylko i wyłącznie z powodu mego imienia. Oczywiście ja nie mówię, bo jak coś złego zrobicie i będziecie konsekwencje znosić tego, to jest co innego. Ale tu jest napisane, zobaczcie, że jeżeli nawet nic nie zrobicie złego nikomu, to tylko z powodu imienia Jezusa będziecie co? Znienawidzeni. Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Wiecie, no nie za bardzo my chcemy być znienawidzeni przez wszystkich, prawda? Raczej byśmy chcieli no, mieć dobre relacje i Bóg mówi też przecież, o ile to o możliwym, miejcie ze wszystkimi pokój. Oczywiście. I my mamy mieć ten pokój. Ale jeżeli ktoś nas nienawidzi tylko dla imienia, to co? Czy jesteście gotowi na to, że ktoś z was będzie nienawidził dla imienia Jezusa i wytrwać przy tym imieniu? Czy jesteście gotowi na to, że ktoś przyjdzie wam odebrać życie albo cierpienia zadać tylko dlatego, że wierzycie Jezusowi? Że wierzycie w Jezusa? Czy jesteście na to gotowi? Czy w tym momencie powiecie, no dobra, to ja, Boże, wiesz, zostawiam Cię na bok, no przecież moje życie ważniejsze, no. Wiesz jak to jest, nie? No. No. Ty zrozumiesz, bo jesteś miłością. Poddam się temu systemowi, pójdę w drugą stronę, ale Ty mnie zbawisz, bo przecież jesteś miłością, prawda? Wiecie, to nie w ten sposób działa zupełnie. To jest zwiedzenie. Tu jest zobaczcie, powiedzenie wygrane, że będziecie znienawidzeni. Kochani, czy my mamy tą świadomość, że te czasy już są? To, co wam wspominałem, tyle chrześcijan jest, miliony chrześcijan jest na całym świecie po prostu naprawdę. Są takie prześladowania, są takie, coraz więcej krajów już powstaje, gdzie to się dzieje.
Ludzie wychodzą, nawet oglądają film w Indiach. To samo. Nie tylko w krajach muzułmańskich. W innych też. W Indiach. Jak tłum po prostu, słuchajcie, kopał dwóch chrześcijan, jak się znęcał nad nimi. To jest straszne. Nawet ten nie pokazał tego końcówki tego filmu. Ale nie chodzi o to. Mi nie chodzi o to, żeby epatować cierpieniem albo żeby, wiecie, jakiś strach wywoływać. Mi chodzi o to, żeby mieć świadomość, czy my jesteśmy z Jezusem na tyle, że jesteśmy gotowi na to. Bo to przychodzi. To przychodzi. Czy nam się to podoba, czy nie? To nie od nas zależy. Po prostu doświadczenie przyjdzie, bo jest napisane w Apokalipsie, że co? Że przyjdzie próba na mieszkańca, na każdego mieszkańca ziemi. Może na chwilkę otwórzmy, wrócimy tu za chwilę. Za chwilę wrócimy do tego Mateusza, ale trzeci rozdział Objawienia, czyli Apokalipsy. I tam będzie właśnie... Trzeci rozdział, kochani, i dziesiąty werset. Ponieważ zachowałeś słowo moje, mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. 30. Więc kogo? Godzina próby przyjdzie, żeby doświadczyć kogo? Na cały świat. Czyli nie będzie wolny jakakolwiek część świata, tylko na cały świat przyjdzie, ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości. Czyli wytrwałeś inaczej, przy moim słowie. Zobaczcie, w tych prześladowaniach, tych doświadczeniach wytrwałeś przy mnie, dlatego ja zachowam ciebie. Dlatego ja zachowam ciebie, bo ty wytrwałeś. Jeżeli nie wytrwasz, no w Hebrajczykach jest napisane, że moja dusza nie będzie miała w tobie upodobania. Dlaczego? Dlatego, że wiary do końca nie zachowałeś i się odwróciłeś. Chociaż czasami może być, wiecie, taka sytuacja, jak było za Husa i Hieronim. Kiedy Hus ginął na stosie, mordowany, to wiecie, że Hieronim, jeszcze zanim on poszedł, wystraszył się Hieronim. I odwołał wszystko. Odwołał Jezusa, zaparł się. Wiecie, Jezusa, Hieronim, jego współpracownik najbliższy. I kiedy zobaczył później Husa, który szedł, wiecie, z taką godnością dziecka Bożego, szedł na ten stos z radością, z taką Bożą, że już niedługo będzie z Jezusem. Oczywiście wiadomo, będzie spał, ale śmierć to sen, więc człowiek nie zna czasu, w ogóle nie ma pojęcia o tym czasie. Kiedy on wstał, wiecie, kiedy zobaczył nieugiętą postawę Husa, który się ani za moment nie zawahał, to wtedy Hieronim, wiecie co zrobił? Przeprosił i odwołał, jeszcze raz to powiedział, że się wystraszył, że się zaparł Jezusa, że jest mu bardzo wstyd, że zrobił coś takiego, po prostu, że się zapał Chrystusa. I wrócił i też zginął. Nie wiem, jak będzie w naszym życiu, jak Bóg będzie chciał nam dać, czy tak, to nie jest istotne. Najważniejsze jest jedno, żeby całkowicie się poddać Bogu. Bo Bóg wymaga zupełnego poświęcenia się Mu. Bóg wymaga całkowitego, bez reszty. Bóg wymaga takiego, które powoduje, że Jezus jest najwyższą wartością w moim życiu i niezależnie od tego, co i jak On powie, to ja pójdę za Nim. Niezależnie od tego. I to jest właśnie to. Wracając do tekstu z Mateusza. Będą, zobaczcie, a gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy. Uczeń nie przewyższa mistrza ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz, a jego jak jego pan. Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, o ile bardziej będą tak nazywać jego domowników. I teraz pytanie. Teraz nie mamy się dziwić, że będą nazywać Belzebubem nas. A dlaczego? No przecież jest napisane, że Jezusa Belzebubem nazywali. Nie mamy się temu dziwić. Dlaczego chcą obwołać największą osobę reformacji, Lutra, kogo? Zbrodniarzem. No bo to jest nazywanie Belzebubem. Czyli to jest Belzebub.
No i teraz ci, którzy go wyznają, też są Belzebubami. Bo my tu mamy tutaj, my jesteśmy tymi dobrymi. Wiecie, zresztą powiem wam, że wszelkie bractwa te potajemne odwrotnie sobie tłumaczą Biblię, że na przykład Jezus to ten zły, a szatan to ten dobry. No oczywiście. Szatan to jest ten dobry. Jezus to jest ten zły. Tak to się dzieje. I teraz jest... Zobaczcie, uczeń nie przewyższa ani sługę swego Pana. Wystarczy, że będziesz tak z Jezusem, jak... Wystarczy, że będziesz jak On. Nie potrzeba ci wyżej. Nie przewyższa. Jeżeli Jezusa nazywali Belzebubem, nas też będą. Jeżeli Jego prześladowali, nas też będą. Jeżeli Jego słuchali, to nas też będą słuchać. Jeżeli będą nam wyświadczać Jemu dobro, to i nam też będą wyświadczać dobro. Ale zło też. Więc wszystko to, co Jezus doświadczył, w nas to przejdzie. Pamiętacie ten fragment o wołaniu? Zaraz do niego jeszcze wrócimy, z Hebrajczyków. Ale tu jeszcze chciałbym się na chwilę skupić. Dlatego nie bójcie się ich. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Zobaczcie, będą nazywać Belzebubami nas, będą mówić najgorsze rzeczy o nas. Tylko dlatego, że jesteś z Jezusem, tylko dlatego, że chcesz być z Jezusem. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Pamiętacie ten fragment? Próba przyjdzie na każdego, ale ten, kto wytrwa w cierpliwości mojej, czyli Jezusa, czyli wytrwa, wszystko przejdzie, wtedy Bóg go uchroni od i będzie zbawiony. Jeżeli ktoś wytrwa do końca. Czy na to jesteśmy gotowi? Dlatego nie bójcie się, co mówią wam w ciemności, powiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w ogniu piekielnym. W piekielnym ogniu. Zobaczcie, bójcie się tego, nie, że ktoś może wam zabrać życie. Nie bójcie się tego, że ktoś może was prześladować. Ale bójcie się co? Kogo? Boga. Tak, bo Bóg, bo możecie stracić wieczność. Nie tylko to ciało fizyczne, ale całą wieczność. Wszystko. Wszystko. I teraz, czy nie sprzedają dwóch wróbli za pieniążek, a jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca naszego. Nawet wszystkie włosy są policzone na głowie. Zobaczcie, dlaczego Jezus to mówi wszystko? On mówi to do uczniów, kiedy ich posyłał. On wiedział, że to się będzie dziać i oni byli gotowi na to. Czy my jesteśmy gotowi też, żeby Bóg nas posłał i na to wszystko, co mówił do uczniów? Czy raczej uważamy, że to tylko do uczniów było? Ale jeżeli to było tylko do uczniów, to my nie jesteśmy uczniami w takim razie. To kim jesteśmy? Najemnikami? O najemnikach Jezus też powiedział. Nawet wszystkie włosy. Zobaczcie, jak Bóg daje nam jako nadzieję, że Bóg wszystko wie. On wszystko kontroluje, On wszystko daje nam. Każdego więc, kto mnie wyznawać przed ludźmi, ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. Tak, każdego, kto wyzna mnie. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Bóg daje możliwość do tego, żebyśmy świadczyli. Ale jeżeli się zaprzemy, tak jak Hieronim, ale chwała Bogu, że jednak mimo wszystko powrócił, jeżeli się zaprzemy, zupełnie się zaprzemy, to wtedy stracimy wszystko. Jezus mówi to wyraźnie. On mówi twardą mowę, jeszcze raz, żyjemy w twardym czasie. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię i wtedy mówi o tym pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z jej matką, synową z teściową. I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy, najbliżsi, by się mogło wydawać. Oni będą największymi prześladowcami. W Izajaszu jest napisane, że największymi prześladowcami będą nasi bracia, którzy odejdą od Boga. Bo oni, ich stan będzie tym gorszy, dlatego że mieli całą prawdę, a nie wytrwali. I oni będą najgorszymi prześladowcami. Tak. Oni najbardziej nie będą nienawidzić nas. Tylko dlatego, że jesteśmy z Jezusem. Jezusa też ludzie nienawidzili tylko dlatego, przecież On nie popełnił żadnego grzechu. On był doskonały. A ludzie Go nienawidzili. I to strasznie. Bo chcieli robić zło. A Jezus przyszedł i mówił, że to jest złe. Niewygodny był. Trzeba było Go zlikwidować. No i został zlikwidowany. Zgadza się. Na krzyżu. To samo będzie z nami, kochani. Nie mamy co oczekiwać. Oczywiście Bóg nam da siłę i moc. Przylgnięcie do Jezusa będzie oznaczało właśnie to, co jest najwspanialsze. Czy jesteśmy na to gotowi? Przychodzi noc.
gdzie nie będzie działania, gdzie będzie zupełna ciemność. Jak przetrwamy tą ciemność bez Boga? Nie da rady. Już wam mogę powiedzieć, że to jest niemożliwe. Tylko z poddaniem się całkowicie Jezusowi. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Czyli jeżeli stawiamy jakiego człowieka bardziej nad Boga, jakiegokolwiek, najbliższego, nieważne, to jest bez znaczenia, tu jest on najbliżsi, Jezus mówi o najbliższych, nie jest mnie godzien. To nie chodzi o to, że ja mam nienawidzieć swoją matkę, ja mam kochać. Ale jeżeli ona idzie w drugą stronę, ja jej przekazuję Ewangelię, ale osoba idzie w drugą stronę, to ja się zapytam, to komu ma być wierny? Człowiekowi czy Bogu? Tylko Bogu. No jeżeli chcę być zbawiony, zakładając. No bo człowiek mi nie zbawi. Człowiek takiej mocy nie ma. Więc ja będę wierny człowiekowi, no to będę potępiony razem z nim. Ale jeżeli będę wierny Bogu, wtedy będę zbawiony, bo On jest zbawcą. Kto miłuje, kto nie bierze swego krzyża, zobaczcie, krzyża i nie idzie za mną, nie jest niegodny. Co to znaczy krzyż? Jak myślicie? Co Jezus miał na myśli? Fizyczny krzyż, że weźmiesz krzyż do ręki, zaczniesz chodzić? W jednym filmie takim o wierze tam było, taki murzyn chodził z krzyżem, wiecie? I mówił, czy naprawdę wierzysz Jezusowi? No słownie nosił taki krzyż drewniany. No. I chodził po ulicy. Ale to Bóg nie mówi o tym. Ja nie muszę z krzyżem chodzić po ulicy, wiecie, i go tarboczyć. Krzyż to znaczy wszystkie nasze przyzwyczajenia, wszystkie nasze jakieś bariery. My mamy poddawać Bogu, wszystkie nasze grzechy oddawać. I to wszystko jest bolesne, ten proces jest bolesny. To jest krzyż. Jezus mówi, weźcie ten krzyż, ale w tym krzyżu jest jarzmo, to jest lekkie i słodkie w Chrystusie. Bo Chrystus daje nam moc do tego, żebyśmy to sprawdzili, daje swoją miłość, która osładza to, że to nie jest tylko sama katorga, jakaś mordęga, jakaś, nie wiem, no, tak jak ci pokutnicy, prawda, no, że się chłostali, mordowali, ale co za głupotę robili. Bóg tego wcale nie chciał i nie chce. Jacyś asceci, to wymysł człowieka. Bóg nie chce, Bóg chce dla nas szczęścia, ale wie, że to właśnie przez miecz idzie. Jeżeli jesteś wierny Jezusowi, wtedy wojna zaczyna nabierać potęgi. Im bliżej jesteś Jezusa, to pamiętaj, w twoim życiu szatan będzie coraz większe kłody ci stawiał. Ale jeżeli nie stawia ci kłodów, to teraz pytanie, a może ja nie jestem wcale wierny? I szatan mi nie stawia, wszystko się fajnie dzieje. A tam jakieś drobne rzeczy wyskakują, wiadomo, no jakieś problemy, jakieś tego, no wiadomo, ale generalnie nie jest tak źle. Pamiętaj, im jesteś bliżej Jezusa, szatan wszystko zrobi, żeby po prostu ci uprzyjemnić twoje życie. Ale Bóg jest z tobą i cię wyciągnie z wszystkiego. Dlatego jest napisane w Psalmie 34, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, bo szatan ci da te nieszczęścia, ale wyzwala Bóg ze wszystkich. To jest niesamowita, to jest Ewangelia, to jest prawdziwa Ewangelia. To, co teraz właśnie mówię, jest Ewangelią na ten czas konkretnie, bo w takim czasie żyjemy. W innym czasie było inne, teraz. Ale zawsze, powiem wam, prawdziwi chrześcijanie zawsze byli prześladowani. Zawsze. Zgodnie ze słowami Pisma Świętego. Bóg się nie myli i tak jest. A jeżeli nie byli prześladowani, to znaczy przeważnie albo spali, albo się łączyli ze światem. Wtedy wszystko było okej. To nie chodzi o to, że, wiecie, bardzo ważna rzecz, że nie ja wyzwalam ten ucisk. To nie chodzi, że ja teraz będę wszystko robił, żeby był uciskany, bo to jest jakaś nonsens, tak jak nieraz takie pewne wyznania robiły. Wiecie, że celowo robili coś, tam się sprzeciwiali i później byli prześladowani. No to głupota. No to jest głupota. Tylko, że przychodzi na mnie, czy ja chcę, czy nie chcę to, jeżeli jestem wierny Jezusowi, wtedy szatan będzie kontratakował, bo pamiętajcie, szatan boi się bardzo, żeby wypuścić choć jedną osobę ze swojego królestwa. Choć jedną. On zrobi wszystko, żeby zatrzymać tą osobę przy sobie. A wiecie dlaczego? Bo kiedy będzie ten człowiek potępiony, to on będzie o tyle mniej cierpiał. O tego człowieka mniej będzie cierpiał. Bo te wszystkie grzechy będą na niego zrzucone. I co dalej? Kto, zobaczcie, nie jest niegodny. Zobaczcie, kto znajdzie swoje życie, stracił je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Jeszcze raz. Kto znajdzie swoje życie, straci je.
Co to znaczy, znajdzie swoje życie i straci je? Będzie za wszelką cenę chciał zachować swoje życie. No przecież to jest normalne. U nas, wiecie, my robimy wszystkie rzeczy, żeby nasze życie było, prawda? No nie chcemy ginąć, nie chcemy śmierci. To jest normalne, bo my nie zostaliśmy stworzeni do tego. I kto was, zobaczcie, i to jest z mojego powodu, ale jeżeli ktoś straci z mojego powodu, znajdzie je. Dlatego jest wyraźnie wskazane i pokazane. Tak, to jest to. Ale Bóg mówi też do nas jeszcze inne słowa. Otwórzmy siódmy Jeremiasza. Siódmy rozdział Jeremiasza. Są mocne słowa, które Bóg mówi nam, dla nas. Od pierwszego. Słowo, które doszło od Pana do Jeremiasza mówiące: stań w bramie domu Pana i głoś tam to słowo i mów: słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddać Panu pokłon. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie swoje drogi i czyny, a sprawię, że będziecie mieszkać w tym miejscu. Nie pokładajcie swojej nadziei w słowach kłamliwych, mówiąc: świątynia Pana, to jest świątynia Pana. Słuchajcie, jakie to znaczenie ma dla nas? To, że nieraz możemy się opierać na tym, że jesteśmy w kościele, że jesteśmy oszczeni, że po prostu jesteśmy adwentystami, to jesteśmy ochronieni przed Boga przez klosz tylko dlatego, że my jesteśmy. Nie. Izraelici mieli świątynię Pana i rzeczywiście Jezus był tam, Bóg był w świątyni, ale co z tego? Dlatego, zobaczcie, tu jest napisane: nie pokładajcie swojej nadziei w słowach kłamliwych. Świątynia, jak to kłamliwych? No przecież świątynia była u Izraelitów. Ale kłamliwych, dlatego że oni polegali na świątyni, robili złe rzeczy, ale polegali na świątyni. Nie korzyli się przed Bogiem, nie wyznawali swoich grzechów i po prostu byli przekonani, że a po co? Że wszystko jest dobrze z nimi. I dlatego kłamliwych, bo polegali na samym tym, że wystarczy, że co? Jest świątynia, wystarczy, że Bóg jest w tej świątyni i już jestem zbawiony. Nie. Bóg musi być w tobie, żebyś był zbawiony. Bóg musi być w twoim sercu. Wtedy będziesz zbawiony. Wracając do tego słowa, i pamiętacie tę bardzo istotna rzecz właśnie. I tutaj jest jeszcze jeden jakby fragment. I otwórzmy. I bardzo mocne słowa, jakby czytajmy dalej. Ale jeśli naprawdę, w piątym, poprawiacie swoje drogi i czyny, jeśli będziecie sprawiedliwie sprawować sąd pomiędzy człowiekiem a jego bliźnim, jeśli nie będziecie uciskać przybysza, sieroty i wdowy, nie rozlejecie krwi niewinnej w tym miejscu i za innymi bogami nie pójdziecie na swoje nieszczęście, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać w tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom na wieki wieków. Oto pokładacie swoją nadzieję w słowach kłamliwych, które nie pomogą. Świątynia, świątynia, świątynia tu jest, pamiętacie? Czy będziecie kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, iść za innymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzić i stawać przede mną w tym domu, który nazwany jest moim imieniem, i mówić: zostaliśmy wybawieni, aby popełniać te wszystkie obrzydliwości? Czy ten dom, który jest nazwany moim imieniem, jest w waszych oczach jaskinią zbójców? Oto ja widzę, mówi Pan. Bóg mówi do każdego z nas, że jest czas korzenia się przed Bogiem, czas wyznawania wszystkich grzechów, bo mamy świadomość, jak bardzo potrzebujemy tego. Ja nie wiem, czy wiecie, mało ludzi będzie między innymi też zbawionych właśnie i adwentystów, dlatego że będą uważać, że nie muszą się korzyć przed Bogiem, bo po co? Przecież wszystko jest dobrze. Biblia mówi wyraźnie o pokorze i mówi o tym, że zobaczcie, kto przywieźć wszystkich do pokuty. Tu nie chodziło tylko o ludzi z zewnątrz, bo nieraz nam się wydaje, że my jesteśmy nauczycielami, a ludzie z zewnątrz tego mają problem. Nie, my wszyscy mamy problem z naszą własną grzeszną naturą. Wiecie, Bóg mi pokazuje, im bliżej jestem Chrystusa, jaki mam problem ja z moją naturą. Jak widzi, jestem grzesznym człowiekiem, który potrzebuje Jezusa na każdym kroku, bo inaczej to po prostu robię głupoty. Robię rzeczy, o których Paweł pisał, że nie chcę, a robię. Nie tak pisał Paweł? Ja nie chcę robić pewnych rzeczy, a robię te rzeczy. I tylko Jezus może mnie wyzwolić z tego, dlatego te słowa kłamliwe muszą odpaść. Zobaczcie, co dalej.
23 werset tegoż samego rozdziału 7. Ale to jedno im nakazałem, mówiąc: słuchajcie mojego głosu i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Idźcie każdą drogą, którą wam nakazałem, abyście się wam dobrze działo. Zobaczcie, idźcie każdą drogą, słuchajcie mojego głosu. Lecz oni nie posłuchali, ani nie nakłonili swego ucha, ale szli za radą i według uporu swego złego serca. I odwrócili się plecami, a nie twarzą. A od dnia, kiedy wasi ojcowie wyszli z ziemi Egiptu, aż do dziś, posłałem do was wszystkie moje sługi, proroków, z wczesnym wstawaniem i przesłaniem. Ciekawe słowa. Z wczesnym wstawaniem i przesłaniem. W Brytyjce tego nie ma tak przetłumaczonego. Z wczesnym wstawaniem i przesłaniem. Bóg wysyłał proroków do Izraela. Dlaczego? Bóg wysyłał tych, którzy mówili, że nawróćcie się. A Izrael mówi: po co? My mamy upór swojego serca, my będziemy szli swoimi drogami. I poszli swoimi drogami. To samo może czekać nas, dlatego Bóg nas ostrzega, z miłości nas ostrzega, żebyśmy nie utwardzili, tak jak pisze, tak zobaczcie, 26. Oni jednak nie słuchali mnie i nie nakłonili swojego serca, ale zatwardzili swój kark i gorzej czynili niż ich ojcowie. Będziesz im mówił wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają. Będziesz wołać do nich, ale nie odpowiedzą ci. Zobaczcie, jest czas, kiedy Bóg woła do nas, żebyśmy zaczęli wołać do Niego. O zmianę serca. Psalm 119. Otwórzmy. I tam będzie wołanie. Wołanie. Życzenie. Tu lepiej jest oddane, powiem wam szczerze, tu w tym fragmencie. Psalm 119. Od 145 wersetu do 147. Wiecie, ja się bardzo cieszę, bo teraz jak byliśmy właśnie tam na tej podróży, byłem na urlopie, to jest takie podróże moje misyjne, ja to nazywam, i mieliśmy spotkanie, rozmawialiśmy i jedna Kasia właśnie odczuła, co to znaczy całkowite poddanie i mówi, że miała doświadczenie. Zaczęła wołać do Boga od jakiegoś czasu, zaczęła wołać do Niego. Nie jakieś tam modlitwy, tylko wołać, po prostu wołać o zmianę serca i widzi, co się dzieje. Doświadczyła miłości. Później mówi, że na naszym spotkaniu zaczęliśmy mówić o tym poddaniu, o tym właśnie czasie i mówi, że pierwszy raz doświadczyła prawdziwej miłości Bożej. Mówi, że co innego jest doświadczenie, co innego jak ona intelektualnie wiedziała o tym, wiecie? Miała świadomość tego, ale co innego jest, kiedy zaczęła doświadczać. Mówi, że chyba zaczynam rozumieć, co znaczy w słowach całkowite poddanie się Bogu. Pójście za Nim. Co to znaczy w ogóle? Wiecie, co innego jest teoretycznie przyjąć coś, ale co innego, kiedy sercem to przeżyjesz. Zupełnie co innego. I zobaczcie, trzy wersety, ale jakże ważne i zobaczcie, co w nich jest napisane. Wołam z całego serca, czyli całkowicie. Nie, wiecie, gorliwie, żarliwie, z serca całego. Słuchaj mnie, o Panie, a będę strzegł Twoich praw. Wysłuchaj mnie, Panie, o moje serce. Wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę strzegł Twoich świadectw. Udziel mi pomocy. Tam jest, w Brytyjce jest też, że pomóż mi, prawda? Czy tam z pomocą słowo jest. Natomiast tu jest, że wybaw mnie. Wołam do Ciebie, wybaw mnie. I jeszcze wstaję przed świtem i wołam, oczekuję Twoje słowo. Wstaję przed świtem i... Zobaczcie, i wołam, oczekuję Twoje słowo. Wstawanie przed świtem jest szczególnie błogosławione i nawet ten tekst właśnie z Jeremiasza tam mówił ciekawie, że z wczesnym wstawaniem wołam do Ciebie, po co? Żebyś mnie wybawił. Słuchaj, kto to napisał, ten psalm 119? Dawid. Dawid wiedział, że ma grzeszne serce, bo go w grzeszności, jak w psalmie 51 jest napisane, urodziła go matka, cały w grzechach, i on wiedział, że musi się ukorzyć, wiedział, że potrzebuje tej pokory. Wiedział to, co Jezus powiedział wyraźnie w Apokalipsie, i może otwórzmy, Apokalipsa 3 rozdział, jeden fragment, że Bóg teraz puka do nas, teraz, póki jest jeszcze ten czas, On puka do naszego serca, czy go wpuścimy, to jest inna kwestia, ale On pragnie, żebyśmy go wpuścili. A wpuszczenie oznacza pójście zupełnie za Nim. Tak, 3 rozdział, i 19 najpierw wcześniej wers. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. To jest przesłanie do każdego z nas na ten czas, na dzisiaj. Dla mnie i dla was. Oto stoję u drzwi i pukam.
jeśli ktoś usłyszy mój głos, kiedy usłyszy? Kiedy zacznie pokutować. On wtedy zrozumie, po prostu będzie gorliwy i zacznie pokutować. Wtedy usłyszy głos Ducha, Jezusa, który mówi co? Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Wtedy spożycie z wesela, tą wieczerzę z Jezusem będzie oznaczać zwycięstwo. Bo następny fragment mówi wyraźnie. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie. Jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Wtedy będzie zwycięstwo prawdziwe. I dlatego teraz jest ten czas, żeby właśnie będąc gorliwym, bo Bóg daje, strofuje i karci, czyli daje doświadczenia, żeby nas wypławić. Teraz to jest. Obyśmy to zrozumieli. Obyśmy mogli zrobić to, co się działo przed wylaniem Ducha Świętego. Przeczytam teraz fragment. Posłuszni nakazowi Jezusa uczniowie oczekiwali w Jerozolimie na przyrzeczone przez Ojca wylanie Ducha Świętego. Nie czekali jednak bezczynnie, ale jak podano w sprawozdaniu, byli zawsze w świątyni chwaląc Boga. Oczekując spełnienia się obietnicy, uczniowie w prawdziwej pokorze serc ze szczerą skruchą wyznawali swój brak wiary. Z głębokim przejęciem modlili się, aby ich przygotować, by mogli występować przed ludźmi. Prosili o danie im możliwości mówienia przy codziennych zajęciach o tym, co przyprowadzałoby grzeszników do Zbawiciela. Odrzucili wszelkie rozbieżności, wszelkie dążenie do zdobycia przewagi nad pozostałymi i trwali w serdecznej chrześcijańskiej jedności. Słuchajcie, jest to nam niesamowicie potrzebne doświadczenie. Wyznawanie swojego braku wiary. I bo teraz jest ten czas. Teraz jest czas. Zobaczcie, czas, kiedy jako lud księgi, to co powiedział przez usta imama do adwentystów, do tych, którzy mieli wykłady właśnie, u muzułman. Imam, który miał sen od Boga, stał, wiecie, przyszedł na te wykłady i powiedział: wy jesteście ludem księgi i macie głosić o sądzie. Prawdę na ten czas. Jeżeli tego nie będziecie robić, będziecie sądzeni. Czy to jest normalne? Imam to powiedział. Duchowny muzułmański do adwentystów. Dzisiaj taki czas. Ludzie się przypatrują nam, widzą nas i obserwują. Nawet nie wiemy jak. Dlatego posłuchajcie dalej tego fragmentu, który wtedy przerwałem. Kaznodzieje i lud. Czuwajcie. Zawsze bądźcie gotowi na wszystko, aby szybko rozpoznać i wykorzystać każdą okazję i każdą sposobność, której wam udziela boska opatrzność. Bóg, Chrystus i aniołowie usilnie pracują w niebie nad utrzymaniem w ryzach zapalczywości gniewu szatana, aby plany Boże nie zostały pokrzyżowane. Bóg żyje i rządzi. On kieruje całym wszechświatem. Jego żołnierze w doskonałej jedności powinni kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa, a Pan jako potężny zwycięzca będzie im pomagał. Pozwól, aby Ewangelia rozeszła się po zborach. Posłuchajcie. Pozwól, aby Ewangelia rozeszła się po zborach. Nam się wydaje, że ma się po świecie tylko rozchodzić. I wezwała je do wszechstronnej działalności. Dlatego, że Ewangelia nie rozeszła się po zborach. Ludzie śpią. Członkowie zboru muszą utwierdzić się w wierze. Gorliwość i chęć do pracy czerpią od swoich niewidocznych, niewiańskich sprzymierzeńców. Ze świadomości, iż posiadają do dyspozycji niewyczerpalne źródło ze wspaniałości dzieła, w którym pracują, oraz faktu, że korzystają z pomocy swego przywódcy. Kto się poddaje zarządzeniom Bożym i pozwala mu się prowadzić i kierować, zrozumie następstwa wydarzeń dziejących się według woli Bożej. Posłuchajcie jeszcze raz ten fragment, bo jest bardzo ważne to zdanie. Kto się podda zarządzeniom Bożym i pozwala mu się prowadzić i kierować, zrozumie następstwa wydarzeń dziejących się według Bożej woli. Czyli to, co przed nami, to, co będziemy wiedzieć, że idzie dobre, ale najpierw musimy być przepławieni. Zobowiązani duchem tego, który oddał swoje życie za życie wszystkich na świecie, nie będą więcej stali bezczynnie i nie będą się wymawiali, że nie podołają tej pracy. Zamiast tego ubiorą się w zbroję Bożą i wyjdą do walki. Ochotnie spełnią dla Boga wszystko ze świadomością, że Jego wszechmoc uzupełni ich niedociągnięcia. Czy my to rozumiemy? Zamiast tego ubiorą się w zbroję Bożą i wyjdą do walki. Ochotnie spełnią dla Boga wszystko ze świadomością, że Jego wszechmoc uzupełni ich niedociągnięcia. Czas czuwania, czas korzenia, czas zwycięstwa.
Dzisiaj jest ten czas, dlatego że już niedługo będą ustawy niedzielne, niedługo będą wielkie prześladowania się zaczną i u nas też. Pamiętajmy, jeszcze u nas nie ma, jeszcze Polska jest dosyć krajem w miarę, ale już na zachodzie już się dzieje różnie i jest o wiele gorzej już. O wiele gorzej. W Stanach jest fatalnie, powiem wam. I będzie coraz gorzej, także dziękujmy Bogu, ale jednocześnie, wiecie co, mamy się gorąco, żarliwie modlić, żeby Bóg nam dał jeszcze czasu, przedłużył ten czas próby, żebyśmy mogli ludziom zanieść tą Ewangelię. Żebyśmy mogli rzeczywiście być ludem Księgi, nie tylko z nazwy, ale faktycznie ludem Księgi. To, co ta Księga daje, to, co mówi, ma być w naszych sercach. Chrystus ma być, no bo ta Księga mówi o Chrystusie, o Słowie Bożym. On ma być i wtedy zwyciężymy. Wtedy zwyciężymy. I będziemy wołać do Pana w czujności, będziemy pokutować. I tak, jak jest napisane w Joelu, nie rozdzierajcie tylko szat, bo to za mało. Macie rozdzierać całe serca, wszystko dogłębnie. To słowo ma być jak miecz obosieczny, który przeszyje wasze wnętrza, które dotknie was. I da wam świadomość, że Boże, ja Ciebie potrzebuję. Ja potrzebuję się korzenia przed Tobą, bo mam problem z moimi grzechami. Każdy ma problem ze swoją naturą, ze swoimi grzechami. Jeżeli tego nie będzie, kochani, nie osiągniemy zbawienia. Bóg nie będzie przy nas. I chociaż możemy się tam przekonywać, inni nas mogą przekonywać, to jest bez znaczenia. Pan przychodzi już w chwale, już niedługo Jego przyjście. Jego przyjście i wtedy te słowa się, wiecie, wypełnią, które są, posłuchajcie. Wielkie wylanie Ducha Bożego, które oświeci całą ziemię swoją chwałą, nie nastąpi, dopóki nie będziemy mieli oświeconego ludu, który z doświadczenia zna, co to znaczy współpracować z Bogiem. Gdy nastąpi całkowite, zupełne poświęcenie się w służbie Chrystusa, czyli zupełne się poddanie, Bóg to doceni, wylewając swego ducha bez miary, ale nie nastanie to wtedy, dopóki większa część członków Kościoła nie zacznie współpracować z Bogiem. Gdy hańba lenistwa i zniuśniałości zostanie zdjęta z Kościoła, Duch Pana łaskawie objawi swoją obecność. Będzie widoczna moc Boża. Kościół zobaczy opatrznościowe działanie Pana zastępów. Tak, potrzebna nam jest moc Boża, potrzebna nam jest to, aby zwyciężyć i oddać chwałę Bogu. Teraz, póki jeszcze mamy czas łaski, póki jeszcze mamy czas zbawienia. Amen.